Zuzka? Co robisz? Jajecznicę. Jajeczniczka. Kasia, robisz mi też? Sama sobie zrób. Miło? Wystarczy rozbić jajka. Tak wiem, jak się robi jajecznicę. To się bardzo cieszę. Dobra. Możesz mi wytłumaczyć, dlaczego jesteś na mnie zła? Dobrze. Ale zaraz po tym, jak ty wytłumaczysz mi, dlaczego Zarzyckiej pomagałaś poderwać mojego Adriana. O, więc o to chodzi. A co, dziwisz mi się? Dobra, idę sobie, straciłam. Dobra, no poczekaj, poczekaj. No to były takie żarty. Wiesz co, uśmiałam się po pachę. No nie wiesz tego tak personalnie do siebie, no. Zarzycka jest tak zdesperowana, że ona by wzięła kogokolwiek. To trzeba by było jej kogokolwiek podesłać, a nie mojego Adriana. No, no dobra, no to jej kogoś podeślę. Nie napinaj się tak, bo ci się brzuchol naciągnie. Co ty ten robisz? Chowasz przede mną telefon? Nie, nie, wiesz co, pogodę sprawdzałem. Serio? Mhm. Wiesz, ustawiłem się z kumplem na siłownię w plenerze i wiesz, no, słoneczko świeci. Dobra, Adrian, mówił ci ktoś kiedyś, że nie umiesz kłamać? Zuza, ale nie radzę. Daj. Może to pogodynka do ciebie napisała. Boskie zdjęcia, jesteś mega ciachem. Pogodynka Monika Zarzycka? Mówiłem ci, żebyś tego nie czytała. Oddaj. O, tu jest jeszcze lepsze. Ubóstwiam cię i milion serduszek. Adrian, co to ma znaczyć? Skarbie, posłuchaj. Zarzycka napisała te komentarze w nocy, tak? Jak je zobaczyłem, to chciałam je usunąć, żebyś się nie zdenerwowała. Szczególnie po tym, jak się ostatnio czułaś. A wiesz, jak się teraz czuję? Adrian, czy ty coś przede mną ukrywasz? Nie! Zarzycka nie wiem, kręci cię to, że ona na ciebie leci? Ona mnie w ogóle nie interesuje. Super. Tak cię nie interesuje, że od rana zajmujesz się jej komentarzami? No bo nie chciałam, żebyś je widziała, tak? Ale już skoro je widziałaś, to usunę je później. Dobra, mogę telefon? Mam parę spraw do załatwienia. Jakich spraw? Najpierw widzę się z mamą, potem o pierwszej umówiłem się z kumplem na bieganie. Nie, nie, idę do Zarzyckiej. Nie spotkam się z nią. Mogę? Ale to w sumie słodkie, że jesteś zazdrosna. Pa. Pa. No cześć, mamo, ja właśnie do ciebie jadę. Do której będziesz? A, okej, okay, dobra, to ja wejdę wcześniej od ciebie, bo umówiłem się o pierwszej z kumplem na bieganie. Dobra, no, widzimy się, pa. No i przystojniaku. Co ty tu robisz? Pomoc drogowa. Przyjechałam cię uwolnić spod tej twojej ciężarówy. Odczep się ode mnie. Kazała ci usunąć wszystkie moje hot komentarze na Insta, co nie? Posłuchaj, sam je usunąłem i zresztą zrobię tak samo. Nie pisz mi więcej takich rzeczy. O, biedny ty, tak jesteś zniewolony na tym Insta. Może chociaż w realu ci się uda wyrwać na chwilkę? Nie, dzięki. Ej, no ale wiesz co, ja mam taką wygodną kanapę w samochodzie. Podwiozę cię, a potem gdzieś pojedziemy na jakiś szybki mek. Laska, odczep się ode mnie, dobra? Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. No to zadzwoń do mnie, wysłałam ci numer na priv.